tym roku jest 25 lat, jak nasz klub Przedy Huta Łabędy zarejestrował się w Polskim Związku Skata, ponieważ turnieje szkatowe w Łabędach odbywały się od zawsze. Nie pamiętają starzy łabędzianie, kiedy nie było turnieju szkata w Łabędach, ale formalnie zarejestrowaliśmy się 25 lat temu. No właśnie, i nazwa klubu była inna. Jako Huta Łabędy, ówcześnie to załatwił nasz długoletni prezes poprzedni, pan Mietek Folek, z Danielem Bakuszewskim zarejestrowali nasz klub pod tą nazwą Polskim Związku Szkata. Organizujecie również turnieje okolicznościowe pod tytułem Na Dzień Hutnika i turnieje imienia? Wernera Wilczka. Werner Wilczek to był nasz wieloletni zawodnik, trzykrotny mistrz Polski, w tym raz Ispa Polska, zdobywca wielu klasyfikacji, członek naszej pierwszoligowej drużyny, zdobywał mistrzostwa drużynowe Polski, Puchar Polski, zmarł przed 5 laty i od tego czasu co rok jego imieniem na jesień, w październiku robimy turnieje dla uczczenia jego pamięci. Co wtorki od 25 lat w tym miejscu właśnie w restauracji Kuźnica odbywają się nasze sekcyjne turnieje, czyli treningi. Mamy również tradycyjnie świąteczne turnieje o Świniaka przed Wielkanocą. Robimy turnieje o Puchar Przewodniczącego Rady Osiedlowej Łabędy i takie i różne inne. Klub stoi Wilczkami. Wilczkami i Pawlukami. Werner Wilczek to był człowiek, który do nas przyszedł 20 parę lat temu do klubu i rozprawił nasze łabędy. I jest to inny Wilczek niż Wilczek Rajmund i Wilczek Łukasz. Wilczek Łukasz jest to syn Rajmunda, który był już mistrzem Polski juniorów i zdobywał też czołowe miejsca na turniejach juniorów. A Rajmund jest to człowiek, który aktualnie jest kapitanem drugiej drużyny naszej łabędzkiej. Miał też różne w przeszłości wysokie miejsca w różnych turniejach i klasyfikacjach zajmował w przeszłości. Tak samo Pawluki, ojciec Waldemar, często zdobywał wysokie miejsca w turniejach. Jego syn Andrzej był dwukrotnie mistrzem Polski i chyba też dwukrotnie wicemistrzem Polski juniorów. Proszę przypomnieć, graliście w pierwszej lidze. Tak, ubiegły rok był naszym historycznym rokiem. Po raz drugi w historii spadliśmy do drugiej ligi. A graliśmy prawie bezustannie od awansu, czyli po 2 czy 3 latach zapisania się do PZSKAT. Łabędy były w pierwszej lidze i dopiero w tamtym roku drugi raz spadliśmy z drugiej ligi. Myślę, że na drugi rok znowu zagramy w pierwszej lidze, chociaż dzisiejsze wyniki turnieju na to nie wskazują. Ale mamy jeszcze drugą drużynę w drugiej lidze A i tam na tamtych liczymy też, że awans będzie do ligi pierwszej w sezonie przyszłym. Klub KS Łabędy był również mistrzem Polski. Tak, mieliśmy taki tytuł, zdobyliśmy mistrza Polski drużynowego, to jest szef pierwszej ligi. Mieliśmy też miejsca na Pudlach, na Pudle, czyli pierwsza, druga liga. W Pucharze Polski drużynowym mieliśmy też miejsca na Pudle. Mamy, jak już wspomniałem, mistrzów indywidualnych, oprócz wspomnianych Wilczków i Pawluków. Mamy również mistrza Polski z indywidualnego, jest to Szarw Józef i trzecim mistrzem Polski z ogólnej klasyfikacji jest kolega Ryszard Bryła. Nasz klub w klasyfikacji wszechczasów PZSKAT zajmuje drugie miejsce. Poza tym nasi zawodnicy mieli sukcesy występując na Champions League w reprezentacji PZSKAT, na Mistrzostwach Europy w drużynach, które zdobywały drugie, trzecie miejsca. Proszę powiedzieć, w jakich lidze macie teraz przedstawicieli swoje drużyny? Znaczy akurat w tym momencie, w tym sezonie mamy dwie drużyny w drugiej lidze, w grupie A i B. Po spadku jednej z tamtego roku z pierwszej ligi do drugiej, aktualnie dwie drużyny grają w dwóch grupach drugiej ligi. No tak, w tej grupie, w której akurat jesteśmy na turnieju, czyli grupie B, to jest ta drużyna, która spadła z pierwszej ligi i ona zajmuje na razie 5. miejsce. Lepiej sprawuje się druga. Ale jeszcze wracając do tej, która spadła, niestety dzisiaj bardzo słabo im to idzie, bo na razie mają tylko 5 punktów.
Także ciężko będzie trochę. Miejmy nadzieję, że się podrepują. A druga drużyna grupy A, pierwsza kolejka była dosyć fajna, bo mają drugie miejsce w grupie i mają tam wielkie szanse, żeby dalej po prostu pchnąć w górę i może się uda im awansować do pierwszej na przyszły sezon. Czy grupa A i B gra w tych samych terminach? Czy można, że tak powiem, wymienić zawodników? Znaczy, grają w tych samych terminach w niedzielę i jest taka sytuacja, że jeżeli grają dwie w drugich ligach, to po prostu muszą składy być te same. Nie mogą wymieniać się na tamtych czy tamtych, tylko muszą grać tak, jak ustalili skład do końca sezonu. To jest liga, więc spore emocje. Czy były jakieś interwencje sędziowskie? Znaczy tak, były sporadyczne praktycznie, bo można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach jakby większość kaciorzy są sędziami, mają tam jakieś kursy pokończone i naprawdę znają przepisy i regulaminy gry w szkata. Także były tam dwie, trzy interwencje bardzo takie proste i wszystko się odbyło bez jakichś sesji, było wszystko w porządku. Proszę jeszcze powiedzieć, czy macie jakichś aktualnych mistrzów Polski? Znaczy aktualnie nie, w całej jakby naszej historii to tam było kilku mistrzów, kilku wicemistrzów, a w tej chwili praktycznie jedynie w ostatnim Mistrzostwa Polski grała nasze trójka zawodników, to najlepsze miejsce do 16 zakwalifikował się Kaszuba Piotr i on ostatecznie zajął 10 miejsce. Niestety w naszym klubie, jak pamiętam, jak tu grałem już tyle lat, to jeszcze żadna kobieta u nas niestety nie grała, a szkoda, bo kobiety mają jakby lepszą szansę zaistnieć, bo jest jak mniej, prawda, niż na przykład na Grand Prix Polski 500 ludzi startuje, jest raptem 15 kobiet, prawda, i oni mają lepsze szanse, żeby zaistnieć, być w tej pierwszej trójce niż mężczyźni, prawda, a tu niestety kobiet jeszcze nigdy nie było u nas. Miejmy nadzieję, że w przyszłości się to zmieni i będzie. Trudno, brak kobiet, ale mieliście wysyp juniorów. Wilczek Łukasz, Pawluk Andrzej dwukrotnie byli mistrzami Polski. Tak, to są też jakby zaszłe czasy, w tej chwili też nie posiadamy żadnego juniora, ale historia znowu pokazuje, że byliśmy mocni, tak samo z juniorami, jako klub Łabędy, ale niestety nabór młodych ludzi jest bardzo trudny i w tej chwili też nie mamy żadnego juniora w klubie.